Oto nasi nowi mieszkańcy, cierniczki prawdopodobnie, albo małe cierniki, zaraz się przyjrzymy im dokładniej. Cześć, witam was serdecznie, Mikołaj z kanału Akwarystyka Zimnowodna. I tak jak już obiecałem wcześniej, o ile oczywiście ten filmik jest już wrzucony, dla widocznej tutaj babki postaramy się złowić kompana. Będziemy polować na cierniczki, może cierniki. Zobaczymy, jak się uda złowić, co to za gatunek ryby. Pojedziemy na wycieczkę na pobliskie strumienie uchodzące do Zatoki Puckiej. I zobaczymy, co w tych rzeczkach żyje. Mam nadzieję, że uda się złowić jakiegoś ciernika bądź cierniczka. A być może także jakiś pokarm dla okonka, coś ciekawego, coś innego. Zobaczymy, pojedziemy na wycieczkę. Także mam nadzieję, że się coś uda. Pierwszy przystanek, rzeka Gizdepka w miejscowości Osłonino. Poszukuję tu cierniczków, jednak chyba żadnych nie ma. Dojechaliśmy do miejsca docelowego, tak zwany Kaczywinkiel. Wielu z was może kojarzyć to miejsce, tam jest droga na Władysławowo i na Hel. I tutaj jest taki parking, taki punkt widokowy, można powiedzieć, na Zatokę Pucką. I co ciekawe, jest to podobno bardzo dobre łowisko karasia srebrzystego. Dość nietypowa ryba, jak na morze, aczkolwiek tutaj zasolenie jest znikome, prawie zerowe. Jest tu płytko, szuwary takie. Stąd też obecność karasi. Zobaczymy, czy są tu cierniki. Tam dalej jest ujście rzeki Płótnicy. I tam dalej jest miasto Puck. Zobaczymy, może będą cierniki. Oto rzeczka Płótnica. Wygląda dość obiecująco, jednak niestety pogoda nie sprzyja. Jestem tutaj na dole. Rzeczka wygląda wybitnie ciernikowo. Ale wciąż nie mogę żadnego wypatrzyć. Jesteśmy w takim miejscu w Gdyni, na Chylonii. Tutaj w pobliżu Bloki. A tam widzimy taką malutką rzeczkę, gdzie polowałem na cierniczki. Całego polowania nie nagrałem, ponieważ jak widać tam na ławeczkach ludzie i tak dalej. I tak byłem wielką atrakcją, chodząc taką siatką na motyle. W pierwszej chwili ciężko było złapać jakiegoś cierniczka. Ryby bardzo płochliwe i wbrew pozorom bardzo szybkie. I gdy straciłem już wszystkie nadzieje, zacząłem jeździć pod bierakiem, nie widząc rybek, po największych roślinkach tutaj w tym gąszczu. I udało się kilka sztuk. No, gdzie wy jesteście? O, tam przemknął jakiś. O, kilka takich malusieńkich cierniczków udało się złowić. Jedziemy do domu wpuścić je do babki. Wita nas babka Bycza. Jak już wspominałem w innych filmach, bardzo sympatyczna rybka. Akurat kamery trochę się przestraszyła, ale zwykle gdy wchodzę do mieszkania, to podpływa tutaj do samej szyby, prosi się o jedzenie, można wręcz postukać w szybę, podpływa do palca. Bardzo sympatyczna, fajna rybka. Przynajmniej w akwarium, bo w naturze oczywiście wiadomo, jest to bardzo groźny gatunek inwazyjny w Morzu Bałtyckim i nie tylko, bo wchodzi w górę rzek. No ale nie ona jest dzisiaj bohaterem odcinka, lecz zawartość tego wiaderka. Oto nasi nowi mieszkańcy, cierniczki prawdopodobnie, albo małe cierniki, zaraz się przyjrzymy im dokładniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba sztuk, jak dobrze widzę. No i przystępujemy do procesu aklimatyzacji, czyli po pierwsze niech tu postoją chwilę w wiaderku, bo ta woda bardzo zimna, a wiadomo, tutaj mam temperaturę pokojową w tym akwarium. Rybki stały całkiem tu długo. Dolaliśmy trochę wody akwariowej do ich wiaderka. Myślę, że różnica temperatur jest już na tyle niska,
że będzie wszystko dobrze. Jeden cierniczek już na próbę pływa w akwarium, nic mu się nie dzieje. Tak więc chyba pora na wpuszczanie kolejnych. Robiłem to siateczką, ale myślę, że sprawniej to zrobię ręką, bo ich kolce zaplątują się w siatkę i nie pomaga to. Nie wiem, czy będę kamerować proces ten. Trochę będzie chyba ciężko, ale spróbujemy. Mamy tu jednego osobnika, takiego malutkiego. I do akwarium. Na razie jeszcze przestraszony, trochę w szoku. Zobaczcie tutaj, jak babeczka była zainteresowana ciernikami. Cierniki nabierają już kolorków, nie są takie blade. No właśnie, i tu pora zadać sobie pytanie. Czy są to małe cierniki, czy też cierniczki? W takiej wielkości dość trudne do odróżnienia. Można to podobno zrobić po liczbie kolców. Jednakże nie za bardzo chcą nam zaprezentować swoje kolce. Dajcie proszę suba, żeby nie przegapić następnych filmów, jak czują się cierniki lub też cierniczki. Próbuję Wam tutaj pokazać jak najlepiej je. No i nic, zobaczymy jak podrosną, co z nich wyrośnie, także czekajcie na następne filmy. I niedługo myślę, pierwsze karmienie. Mam nadzieję, że żywy pokarm pobiorą i szybko się przyzwyczają do mrożonek. Babeczka już nie jest tak nimi zainteresowana. Trochę odpuściła. Swoje zaraz dostanie. Aż jestem ciekaw, czy cierniki się zainteresują jej mrożonką solowca. No i dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, dajcie suba, łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i skomentujcie, jak myślicie, czy są to cierniki, czy cierniczki. Do następnego razu. Dzięki, cześć.